zagrożona w smutku rodziną. Dostojni żałobnicy. W różnych okresach naszego życia przekraczamy wiele dróg i granic. Jednak żadna z nich nie jest tak ostateczna jak śmierć. Bowiem wszystko, co czerpiemy z życia, które wiecznym przecież nie jest, zmierza ku zakończeniu. Gdyż to, co ma swój początek, musi mieć i swój kres. Dziś w głębokim smutku i żalu odprowadzamy na miejsce wiecznego spoczynku naszego kolegę, znanego i cenionego samorządowca, ale nade wszystko i jednak dobrego człowieka. Adamie, nie jest nam łatwo wypowiadać słowa pożegnania. W imieniu Twoich przyjaciół, członków zarządu oraz radnych Rady Powiatu Lubińskiego zapamiętamy Cię jako osobę o pogodnym usposobieniu, zawsze uśmiechniętego, ciepłego, uczynnego, życzliwego i optymistycznie nastawionego do świata i ludzi. Jako człowieka zawsze szukającego dialogu i porozumienia, otwartego i przyjaznego, wzbudzającego ogromne zaufanie. Te cechy zjednywały Ci przyjaciół, ale i pracowników, których motywowałeś do pracy na rzecz naszego powiatu. Dbałeś o wiele środowisk. Szukałeś rozwiązań, które by nas łączyły kulturowo, wyznaniowo, pokoleniowo. Po prostu lubiłeś być z ludźmi. Starosto, spoczywaj w pokoju. Żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, że dobry i miłosierny Bóg, którego dobre czyny człowieka idą za nim, poza granice życia, przyjmie Cię do wiecznego królestwa i obdarzy wiekuistą nagrodą. Śmierć nie jest końcem wszystkiego. Przeszedłem tylko do sąsiedniego pokoju. Nadal jestem sobą. I dla siebie jestem tym, czym byliśmy przedtem. Niech moje imię będzie wciąż wymawiane. Ale tak, jak było zawsze. Zwyczajnie i bez oznak zmieszania. Życie przecież oznacza to samo, co przedtem. Jestem samym, czym było zawsze. Żadna nić nie została przerwana. W imieniu zarządu oraz wszystkich radnych powiatu lubińskiego składam rodzinie i wszystkim bliskim najszczersze wyrazy współczucia. Starosto, nie możemy uwierzyć, że nie ma Ciebie już wśród nas. Spoczywaj w pokoju.